Witam Was w kolejnym odcinku z Wiedźmina na moim kanale i jest to pierwszy odcinek z typowo misji pobocznych. Dalej to będą odcinki, tam hashtag już teraz będzie 79 prawdopodobnie, czy jakoś tak. Dalej to jest Wiedźmin 3 Dziki Gon, tyle że Wiedźmin 3 Dziki Gon, misje poboczne, Wiedźmin 3 Dziki Gon, zadania wiedźmińskie. No i dopiero gdy je wszystkie pozałatwiam, no to zabiorę się za dodatki. A jako pierwszy będę robił dodatek Miłe Początki Złego, który się misja od takiego rozpoczyna. Jest to dodatek Serca z Kamienia. No i myślę, że nie ma co tu kombinować. Będziemy iść po kolei z zadaniami pobocznymi od góry na dół. Tak po prostu będę jechał z tymi zadaniami. A więc jako pierwsze jest zadanie poboczne o wysoką stawkę Nowigrad. A więc mamy turniej w Gwinta w Nowigradzie w Pasiflorze. Mam bardzo dobre karty do Gwinta. Dawno nie grałem w Gwinta, więc jestem bardzo zadowolony, że taka jest misja poboczna na dziś. Bardzo ciekawa. Jestem w Kermoren, bo tutaj mnie po prostu wyrzuciło po przejściu gry całej. Całego dzikiego gonu misji fabularnych głównych. O, tutaj też jest płotka. Będzie trzeba jej tą zbroję zmienić. No a szybka podróż jest tutaj i jadę na ten turniej do Pasiflory, czyli wchodzimy tu na Nowigrad. No i zaraz pod tą Pasiflorą jest znacznik, więc za moment tam będę. Myślę, że powinienem z każdym wygrać na tym turnieju. Jak od góry do dołu zrobię wszystkie zadania poboczne, to robię w ten sam sposób od góry do dołu wszystkie zlecenia wiedźmińskie. I to nieważne, czy to jest Nowigrad, czy to jest Velen, czy to jest Skellige. Wszystko wszędzie robię. Ale takie rzeczy jak poszukiwania, znaki zapytania, no to sobie będę robił już po dodatkach, bo to są najmniej ciekawe rzeczy ze wszystkiego. No i dobra, to chodźmy, tu jest Pasiflora. Trzeba się zapisać na turniej. Jest skryba. Słyszałem, że można tu zagrać o wysoką stawkę. Najpierw to trzeba mieć czyn. Niech pokaże kartę. Karty w porządku. A na wpisowe ma? Ma. No dobrze. Niech poda imię, to dostanie bilet wstępu. Geralt z Rivii. Geralt z Rivii. Rozgrywka zacznie się niedługo, ale najpierw musimy pozbyć się hołoty. Niech poczeka. Tylko uczestnicy turnieju, reszta won! Zapraszamy pojutrze. No proszę, Geralt z Rivii. A już myślałam, że to będzie bardzo nudny turniej. Ogrywanie rolników, rzezimieszków i fałszywych arystokratów nie dałoby mi aż takiej satysfakcji. My się znamy? Powiedzmy, że mamy wspólne znajome. Słyszałam o tobie dużo dobrego, ze szczegółami. W takim miejscu jak tutaj taka rekomendacja może niepokoić. Jak masz na imię? Sasza. I jak dalej? Albo może od razu powiedz, jak naprawdę się nazywasz. W takim miejscu jak to, Sasza musi ci wystarczyć. Widzę, że znasz całe towarzystwo. Często bywasz w Pasiflorze? Czasami można mnie tu spotkać. Nie kojarzę wszystkich graczy, ale... To Patryk Hazelnut,
Te trzy nigdy go nie odstępują. Znałem kiedyś mężczyznę, który zatrudniał dwie zerlikańskie wojowniczki jako obstawę, ale one chyba... Mają inne talenty. Ten niziołek to Bernard Tule, rolnik. Podobno gra dla przyjemności, ale każdy chce wygrać, prawda? A na tego lepiej uważaj. Niespecjalnie przepada za takim jak ty. To właściwie zabawne, bo Phineas sam jest półelfem. No a o hrabim Tybalcie musiałeś słyszeć. W końcu to on jest organizatorem turnieju. Nie, nie słyszałem. Podobno jest bajecznie bogaty. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale na pewno było go stać na tytuł hrabiowski. No dobrze. Do zobaczenia później. Spróbuj porozmawiać z innymi graczami, zanim turniej się rozpocznie. I tak musimy poczekać na hrabiego Tybalta. O! Przepraszam, ale muszę się skupić przed rozgrywką. Właśnie widzę. Na pewno lepiej na tym wyjdę niż ty na rozmowach z Saszą. Na twoim miejscu bym na nią uważał. Dokąd pędzisz, Farysie? Też jestem tu nowy. Całe wieki zajęło mi uzbieranie wpisowego. Na pieczarkach trudno się dorobić. Naprawdę jesteś rolnikiem? A co, nie wyglądam? Mam hodowlę, kawałek za miastem. Całymi dniami mógłbym siedzieć i patrzeć, jak rosną. A co, zapachem? Jakim zapachem? No, pieczarki pieczarkami, ale czasem trzeba się wyrwać. Moja pani zaraz wpłacz, że mnie tu w Nowigradzie zatłuką. Ale mówię jej, Hortensio, taka okazja, najlepsi gracze, najrzadsze karty, no to już musiała mnie puścić. Powodzenia. Wzajemnie. O, i to jest prawdziwy duch gry. Za to ten półelf Otam od jakiegoś czasu już morduje mnie wzrokiem. Ach, pięknie. Czego? Często bierzesz udział w turniejach? A ty co? Chcesz mnie wymacać jak dziwkę, zanim się zdecydujesz? Może ci jeszcze karty pokazać, albo chujem zamachać. Zobaczę twoje karty, kiedy zagramy. Tak wysoko raczej nie zajdziesz, mutancie. Witam wszystkich na zamkniętym turnieju gry w Gwinta. Przez zamknięty rozumiem nie tylko elitarny charakter tej imprezy. Każdy, kto opuści teren Passiflory przed zakończeniem rozgrywek, zostaje zdyskwalifikowany. To zasada numer 1. Zasada numer 2, 3 i 4. Żadnych awantur, nieczystych zagrań i magicznych sztuczek. Gramy o złote figurki. Zwycięzca dostanie wszystkie oraz nagrodę pieniężną 9-krotnie wyższą od wpisowego. Jak łatwo policzyć, zgłosiło się 9 graczy. Turniej podzielony zostanie na 3 rozgrywki. Finalista zagra ze mną. Pary przeciwników będą wybierane drogą losowania. Proszę o odczytanie porządku pierwszej rozgrywki. Ksio! Finas i Tim Knot. Patrick Hazelnut i Harald Fetterwunds. Gerwald z Rivi i Bernard Tule. No proszę, ale się złożyło. Bramble Frutenstroch i... Madame Sasha. Wspaniale. Życzę wszystkim przyjemnej rozgrywki. No i z tego co tu usłyszałem, za wygranie turnieju nagroda jest 9-krotnie większa od wpisowego, a wpisowe było 1000. Zobaczcie, teraz mam 2000. Czyli będę miał 11 tysięcy, jak wygram ten turniej. Dobra, no to idziemy na pierwszy mecz z tym niziołkiem. Powinien być pierwszy, to łatwy, mam nadzieję. Wreszcie się zaczyna. Będę miał co opowiadać Hortensji i dzieciakom przez rok. Grajmy! No i zagram Królestwami Północy. Widzę, że jeszcze mogę jedną kartę z tej talii wywalić. Tą piątkę wywalam.
Pogody nie mam żadnej, więc dobrze. Tutaj sobie jeszcze doskojatel, ale tu mi tak braknie mimo wszystko, że dam sobie Triss i manekin. Do potworów też mi brakuje, dodam sobie Triss i Ghoula. No i manekin. Do Nilfgaardu dodam Triss, o tu dużo mam jeszcze kart do dołożenia, ale mimo wszystko dalej jest ich za mało. No ale dobra, tak czy siak będę grał Królestwami Północy, nawet nie ma jak inaczej. No i rozpocznij grę, to zaczynamy. On widzę, też gra Królestwami Północy, no takich kart jak ja dobrych to mieć chyba nie może. Nie ma żadnego szpiega, dobra. Trzeba coś wywalić. To wywalam, o. A nie, jest jeden szpieg, dobra, nie jest źle. Oby on wystawił jakiegoś szpiega, to mu go zaraz zbiorę manekinem. Dobra, i kogo dostanę? No, jest Yennefer, no to dobra karta. O, jest szpieg, tyle że taki, którego nie wezmę mu. Bardzo dobry szpieg. Najlepszy możliwy, bo nie dość, że się go nie da zebrać manekinem, to jeszcze nic nie dodaje przeciwnikowi. No i on sobie jeszcze zebrał tamtego, więc też dobrze grano. Jak na razie on wygrywa, ale coś tu zaradzę może na to. O, na razie mam przewagę i znowu on będzie miał. Widzę, że będzie wyrównana bardzo rozgrywka. Mam nadzieję, że da w końcu szpiega. Uuu, jeszcze ma róg dowódczy. Ja nie wiem, czy ja nie będę cofał się. A ten róg mu może bardzo dużo dać. Ja chyba po prostu spasuję. Teraz dwie muszę wygrać z rzędu. On przynajmniej nie będzie miał już rogu i to jest duży plus dla mnie. O, no i teraz wyciągnął sobie Dijkstra, świetnie to rozegrał. I jeszcze kolejnego. Trzech szpiegów. On mnie chyba zmiażdży. Ale przynajmniej stracił dziesiątkę, ale on mnie zmiażdży, coś tak czuję. Ja nie mam żadnego szpiega. Dobra, dajmy to. O, no i tu sobie mogę teraz wziąć Dijkstrę, dobra. Oj, mam Ciri, mam trzech tych, więc świetna sytuacja. Teraz biorę sobie manekinem tą kartę i pasuję i wygrywam tą rundę, więc teraz bardzo nadgoniłem. Jak to porażka? Aha. O nie.